jubileusz dziesięciolecia naszego ziemniaka. Nasze koło w ogóle, my jesteśmy w kole 30 ponad lat. Ja jestem przewodniczącą 30 lat. Kiedyś taki pomysł wpadł nam do głowy, żeby właśnie coś zorganizować takiego, co by mogło trwać i znak trwać, rozpoznawczy. Koła. Znak rozpoznawczy koła? No ziemniak. No ziemniak, oczywiście, że ziemniak. Tak, i to już trwa dobre 10 lat, także jesteśmy z tego dumne, pracujemy nad tym, spotykamy się. Początki były takie, tylko koła gospodyń spotykałyśmy się, nie? Ale później zobaczyliśmy, że po prostu to ludzie chcą na to przychodzić, chcą z tego korzystać, więc zaczęło się tak, jak teraz widać, w dużym gronie, w szerokim gronie ludzie przychodzą. Bierzemy tyle ludzi, ile możemy po prostu, dlatego że czasami miejsc zabraknie, ale jest fajnie. Jest kół 10 w naszej gminie i każde koło miało właśnie coś, jakąś potrawę wybrać. Było w Walinie raz jajko, ale było tylko raz. W Brzozowym Kącie było dwa albo trzy razy była kapusta. No i też się skończyło, a u nas po prostu jest, bo jest, no 10 lat i mówię, jesteśmy z tego dumne i się cieszymy, że jakoś to nam wychodzi. Ale skoro ziemniak, to rozumiem, że na stołach dzisiaj też będą królowały potrawy z ziemniaka? Tak, bardzo. Podstawa będzie tylko i wyłącznie ziemniak, no może nie całkiem wyłącznie, ale będzie naprawdę baza ziemniaka. Będą różne potrawy, będą placki ziemniaczane. W tym roku pysów nie będzie, były co roku, ale teraz chciałyśmy troszeczkę zmienić inaczej, ale będzie bardzo dużo potraw z ziemniaka. Jest różnie, ale przybywa nam kobiet, młodszych kobiet, bo zależy nam na tym, żeby właśnie młodsze kobiety przychodziły, żeby coś robiły nowego, z postępem, prawda? My nie możemy tylko bazować same na sobie, bo potrzeba młodych ludzi, żeby coś się działo w tej naszej komorze. Żeby była kontynuacja. Żeby była kontynuacja, to jest najważniejsze. Tak. Organizujemy czasami bal sylwestrowy, nasz bal karnawałowy robiliśmy, nasze malwy, bo jest u nas między nami w naszym gronie zespół malwy. One też jeżdżą bardzo dużo na swoje występy. Mają co roku swoje święto tutaj. Więc też 25-lecie było w tym roku i zespołu, także no, to jest takie, te nasze koło bym chciała powiedzieć, że jest no, trochę słynne, no bo ze względu nawet to, że i malby właśnie jeżdżą, jest czym się pochwalić i cieszymy się, że właśnie, że możemy coś tam robić, coś, tak jak patrzę po naszych gościach, jest ich trochę, nie, i to jest fajne. Dla chcącego nic trudnego, jak ktoś coś zechce kontynuować, to zechce coś robić, to zawsze sobie znajdzie odpowiednią, nie wiem, chwilę, odpowiednich ludzi, odpowiednie, no, to wszystko, co zechce zrobić, prawda, bo... Będzie to potrafi. Będzie to potrafi, dokładnie. Dziękuję. Wszyscy tu obecni, z racji tego, że są, to są smokoszami ziemniaków. Jest to już 10. jubileuszowe spotkanie w ramach akcji prowadzonej przez Koło Gospodyń Wiejskich Ach te ziemniaczki. W okresie, w czasie wykopek, po wykopkach w październiku Koło Gospodyń z Komarówki robi taką dużą uroczystość, na którą zapraszamy ludzi wszystkich z terenu gminy i spoza gminy, na których są przygotowywane dania głównie z ziemniaka, ale nie tylko. Jest to spotkanie integracyjne dla wszystkich mieszkańców z racji właśnie tego święta ziemniaka. Jest to jedna z form aktywności naszego Koła Gospodyń Komarowskiego, które pod kierunkiem pani przewodniczącej, pani Barbary Olszewskiej, bardzo prężnie działa. Tak jak powiedziałem, jest to jedna z wielu akcji. Koło gospodyń jest widoczne przez cały rok z tej naszej działalności. To jest jakby zwieńczenie tej pracy koła gospodyń, bo to są i dożynki, to są wszystkie spotkania i patriotyczne, i ludowe, i zawsze koło gospodyń jest. Koło gospodyń też inicjuje wiele, samo z siebie, wiele akcji.
które my na miarę możliwości jako samorząd wspieramy, a to dzisiejsze jest takie podsumowaniem i pokazaniem też tego, co zrobiliśmy w danym roku, bo jest większe audytorium, jest większa publiczność i drugi ten aspekt, oczywiście integracja naszego środowiska i bardzo dobra zabawa przy smacznych daniach, między innymi z ziemniaka. Sama uprawa ziemniaka jest coraz rzadsza na skalę przemysłową. Coraz mniej rolników uprawia tą roślinę, natomiast przy domowych ogródkach jeszcze sporo osób na własne potrzeby ziemniaki uprawia. Myślę, że różne mody są też i kulinarne i też była taka moda, że tam ziemniaki nie są najzdrowsze, żeby odsunąć, wyeliminować. Natomiast my pokazujemy, że jak jest wszystko z umiarem, to wszystko jest dobre i zdrowe. I zachęcamy do tego, żeby też korzystać i z tych potraw, które w swoim składzie mają głównie ziemniaka. Jak nam mówią jakieś kasze, jakieś inne, prawda, bataty, to będzie ten ziemniak rarytasem. Na razie jest to potrawa mimo wszystko popularna, powszechna, gdzieś tam w różnych sałatkach, daniach i tak dalej. Myślę, że jest, a w Komarówce szczególnie dzisiaj i będzie dużo, i będzie smacznie, i miło, i wesoło.